Wiedząc, że tangens kąta alfa wynosi 2, oblicz pozostałe funkcje trygonometryczne dla kąta alfa ostrego, czyli kąta należącego do przedziału od 0 do 90 stopni. Zaczniemy od wykorzystania wzoru na tangens alfa. Wiemy, że tangens alfa to jest sinus alfa przez kosinus alfa. Podstawmy do naszego równania za tangens alfa 2. W ten sposób otrzymaliśmy równanie z dwiema niewiadomymi, sinus alfa i kosinus alfa. Aby rozwiązać takie równanie, potrzebujemy jeszcze jedno zawierające te same dwie niewiadome, czyli wykorzystamy jedynkę trygonometryczną. Czyli mamy sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Otrzymaliśmy w ten sposób układ równań z dwiema niewiadomymi sinus alfa i kosinus alfa. Rozwiążmy ten układ. Z pierwszego równania wyznaczymy sobie wzór na sinusa, czyli obustronnie pomnożymy przez kosinus alfa. Dostaniemy po lewej stronie 2 kosinus alfa równa się sinus alfa. Wykorzystamy metodę podstawiania. Za sinus alfa wstawimy 2 kosinus alfa do naszego drugiego równania. Podstawmy. Zamiast sinusa alfa wstawiamy 2 kosinus alfa. Ponieważ sinus był podniesiony do potęgi drugiej, nasze wyrażenie również podnosimy do potęgi drugiej. A dalej mamy plus kosinus kwadrat alfa. W ten sposób otrzymaliśmy równanie, które zawiera tylko jedną niewiadomą, kosinus alfa. Rozwiążemy to równanie, a następnie wrócimy do naszego pierwszego równania i policzymy sinus alfa. Podnieśmy wyrażenie w nawiasie do potęgi drugiej. 2 do kwadratu daje 4, kosinus do kwadratu to jest kosinus kwadrat alfa. Plus kosinus kwadrat alfa ma wynosić 1. Mamy 4 kosinusy kwadraty plus 1 kosinus kwadrat. Razem daje nam to 5 kosinus kwadrat alfa. Teraz podzielimy obustronnie równanie przez 5. Dostaniemy po lewej stronie kosinus kwadrat alfa równa się 1 piąta. Wystarczy już tylko obustronnie spierwiastkować, czyli po lewej stronie dostaniemy kosinus alfa, a po prawej stronie pierwiastek z jedynki to 1 i pierwiastek z 5 to pierwiastek z 5. Usuniemy jeszcze niewymierność z mianownika, czyli i licznik, i mianownik pomnożymy przez pierwiastek z 5. Dostaniemy kosinus alfa, to jest 1 razy pierwiastek z 5, to jest pierwiastek z 5. Pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5 to jest 5. Ponieważ kąt alfa jest kątem ostrym, interesuje nas tylko dodatnie rozwiązanie. Dostaliśmy w ten sposób pierwsze rozwiązanie. Kosinus alfa równa się pierwiastek z 5 przez 5. Możemy teraz wrócić do naszego pierwszego równania. Możemy obliczyć już sinus alfa, podstawiając pod kosinus alfa pierwiastek z 5 przez 5. Dostaniemy 2 razy kosinus alfa, czyli pierwiastek z 5 przez 5. Możemy jeszcze tylko to zapisać w formie 2 pierwiastki z 5 przez 5. Został nam jeszcze do policzenia kotangens alfa. Wykorzystamy do tego wzór 1 przez tangens alfa, czyli kotangens jest po prostu odwrotnością tangensa. Czyli dostaniemy 1/2.